W zeszłym roku były testowane, a że się sprawdziły, to w tym roku na poważnie rozpoczęły pracę. Będą robić to, z czym nie radzi sobie człowiek, a nawet i sprzęt. Ponad 30 owiec przybyło z Gliwic do Katowic Bogucic, by wykosić niebezpieczny baszcz Sosnowskiego. Wzbudzają duże zainteresowanie. Magda Sincewicz. Pan Jerzy przyjeżdża tu od kilkudziesięciu lat, ma tu ogródek działkowy. Pamięta, jak jego nieżyjący już sąsiad hodował owce, wyprowadzał je dokładnie w to samo miejsce, gdzie teraz pasą się one. Jechałem w górę, zobaczyć widok śląska i widziałem z daleka grzbiety. Sądziłem, że to dziki. Wracając z powrotem, okazało się, że to jest stado wspaniałych owiec. Ale to dziwny gatunek ten owiec, bo one są niewełniste. To owce kameruńskie, które właśnie zaczęły pracę na stanowisku ekokosiarki. Mają już w tym spore doświadczenie. Wcześniej robiły to z powodzeniem m.in. w Gliwicach i Pyskowicach. Teraz pracują w Katowicach-Bogucicach. Mają tu do wykoszenia 20 hektarów. Ich główną rolą pozostaje oczywiście wykoszenie pewnych terenów miejskich i tu chodziło o takie tereny, gdzie wiemy, że koszenie mechaniczne jest uciążliwe dla mieszkańców, plus próbujemy też trochę nowych rzeczy. Tak? Teraz owce są w takim dość odludnionym miejscu, można powiedzieć, bo tak faktycznie przy ulicy na obrzeżu i tak na obrzeżu miasta. Wynika to z tego, że tam jest teren, który jest miejscem, gdzie co roku musimy wyzwalczać barcz w tym momencie ta roślina jest jeszcze w młodym stadium i łatwiej ją zwierzętom zjeść ich pomoc jest nie do przecenienia, nie hałasują, nie zanieczyszczają powietrza, a zamiast spalin emitują naturalny nawóz.